Partnerem cyklu jest agrotechnika.co. Wyłączny dystrybutor odmiany RGT Jacuzzi. Witam Państwa bardzo gorąco. To kolejny odcinek naszego podcastu z cyklu Agrotechnika Doradza. E, drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiam z moim gościem, panem doktorem Piotrem Hulanickim, o wyleganiu zbóż. Panie Piotrze, proszę wobec tego nam powiedzieć, jak rolnicy powinni chronić się przed wyleganiem zbóż. Więc przed wyleganiem zbóż chronimy się w zasadzie na dwa sposoby. Jeden sposób, który no jakby już trochę jest zdewaluowany, to jest wybór odmiany, która jest sztywna. Tak? Czyli e, ponieważ genetyka poszła już w takim kierunku, że w zasadzie większość odmian jest e, krótkosłomych e, i wyrasta na wysokość 95 czy tam 105 cm, więc to nie jest już jakiś bardzo taki drastyczny e, obraz e, m, różnic między odmianami Natomiast no, na pewno z pomocą przychodzi nam tutaj chemia i, i w tym celu stosuje się związki, które się nazywają retardantami, które skutkują po prostu powstaniem odpowiedniego procesu w roślinie, który warunkuje rozwój tej rośliny na długość, tak wzrost elongacyjny. I tu stosując różnego rodzaju regulatory, których jest bardzo dużo na rynku, które się no, przepychają najróżniejszymi motywacjami marketingowymi. Są to, są to preparaty, które również trzeba mieć na względzie, współdziałają z fungicydami, czyli stosując niektóre z fungicydów we wczesnej fazie rozwojowej, również jakby potęgujemy działanie tego retardanta typowo regulacyjnego, dlatego, że one współdziałają ze sobą i takim przykładem takiej substancji, która jest właśnie taka, która wpływa na wzrost elongacyjny roślin, to jest między innymi Grupa azoli i, i środek oparty na tebukonazolu, który jest no, najbardziej chyba rozpowszechnionym preparatem fungicydowym. I w tej sytuacji no, trzeba mieć na względzie również to, że te preparaty wzajemnie się uzupełniają. Czyli stosując dawkę fungicydów opartych o tebukonazol, wraz z retardantami czy, czy w bliskim czasookresie narośniętymi, Linię, trzeba mieć na względzie również to, że ten fungicyd będzie działał jako regulator. Do tego wszystkiego dokładają się również słufonomoczniki, które są powszechnie stosowane i również w jakim stopniu, co jest naukowo potwierdzone, wpływają na wzrost elongacyjny i wywołanie określonych efektów skracania. Tak więc trzeba mieć pełną wiedzę co do tego portfolio stosowanych środków ochrony roślin aby po prostu nie przedobrzyć, tak, bo, bo, bo skrócenie rośliny w części nadziemnej to również skrócenie rośliny w części podziemnej, więc trzeba być tego świadomym i tu choćbyśmy mieli, nie wiem jak zaklinać, to nie znam takiego alkoholu, który działałby na głowę, a nie działałby na nogi. No ja muszę przyznać, że ja też takiego, proszę państwa, alkoholu nie znam, ale panie Piotrze, z tego co mi wiadomo, bardzo istotnym czynnikiem jest gęstość siewu, ponieważ pełni on istotną rolę w wleganiu zbóż. Jest to czynnik, który powoduje jakby wzrost czy rozwój rośliny, jej gabarytów, które no, warunkują, czy źdźbło będzie średnicy mniejszej bądź większej. Tak? I, i ta, ta sytuacja zagęszczenia siewu ponad miarę, ponad określoną normę, bądź też na przykład proszę zwrócić uwagę, że siejąc na przykład pszenicę po pszenicy, jesteśmy w stanie jakąś część przedplonu również uzyskać w tym łanie. I to niesie ze sobą konsekwencje zbytniego zagęszczenia tego łanu, i, i skutki mogą być takie, że te rośliny będą bardziej podatne na wyleganie, bo będą miały źródła o mniejszej średnicy. Wspominając tutaj o, o, o podozmianach, które są oparte o przedpłon zbożowy, czyli siejąc np. pszenicę po pszenicy, trzeba być również świadomym tego, że te ziarniaki, które wypadły z kombajnu, jako, jako odpad e, są niezaprawione, więc one niosą ze sobą również groźbę powstania. E, chorób, które są przenoszone przez ziarno, czyli wszelkiego rodzaju śnieci, które no niestety często się zdarzają i wtedy są zarzuty stawiane firmom nasiennym, że taki, a nie inny materiał kupiłem, zaprawiony, który niesie ze sobą określoną jakość, a, a mam śnieć, czy, czy, czy ten plon jest po prostu zmarnowany, więc to niestety te, te pozostałości tych roślin w tym łanie uprawiowowym który, który prowadzimy już potem w odpowiedni sposób, no, powiększają nam w sposób niekontrolowany zagęszczenie tego łanu, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze i trzeba na to zwracać uwagę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Drodzy Państwo, wracamy w kolejnych odcinkach, ponieważ jeszcze się nie żegnamy jeszcze przed nami przynajmniej kilka odcinków. Zapraszam Państwa oczywiście do przesłuchania poprzednich na agrofact.pl, ale tam także Państwo znajdziecie bardzo dużo ciekawych artykułów, które naprawdę warto przeczytać, bo warto być na bieżąco. Zapraszam Państwa także na naszego Facebooka. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.